osoby odpowiedzialne za środowiska meldować. Spocznij. Czuwaj, druhu, prowadzący apel. Odkrywca Marcin Zięba melduje patrol przyzory w pierścienie na apel. Stan 6. Czuwaj, druhu, obozny. Patrolowy patrolu też tyć łapci melduje patrol na apel. Stan sprawdzony. Czuwaj, druhu, prowadzący apel. Drug ksiądz Maciek Bernat melduje 5. szczep morcerski Brzask. Stan zgodny z prowadzeniem. Czuwaj, druhu obozny. Druhna Amelia melduje patrol Antoniówki na apelu. Stan 9, stan. Czuwaj, druhu obozny. Druh Bartek melduje 2. szczep harcerski Szkwał na apelu. Stan 18, stan. Czuwaj, druhu obozny. Patrolowy Jakub Pelic melduje 54. stołową wojską drużyną na apelu. Stan 20, jeden obecny ustrój 9. Czuwaj, druhna komendantko. Oboźny Krystian Siemwida melduje zlot na apelu. Stan 165, obecnych 164, nieobecność usprawiedliwiona. Spocznij. Zła zbaczność. Lasowiacki chłopiec, Stalowa Wola imienia Powstańców Styczniowych. 22 lutego 2020, rozkaz L2 łamany przez 2020, spocznij. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Przyjaźni. W rocznicę rodzin założycieli Stalpiku. Z tej okazji życzę Wam dużo radości i uśmiechu w niezapomnianych chwilach harcerskich. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszy niż go zostali. Zła zbaczność. Czuwaj, podpisał od karty, że tam się wida. Spocznij. Była baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko, co nasze Polsce oddamy, nie tylko życie, więc idzie żyć. Świty się mielą, otwórz wybrany, rozkaz wydany. Thank you.
jakieś 200, może 300 lat temu w pewnym miejscu chciało powstać miasto. Miasto to zaczęło budowę od najważniejszego miejsca, czyli od czterech wież obronnych. Cztery wieże obronne symbolizowane są tutaj przez cztery lampiony. Jedna wieża z bramą była postawiona na północy. Kolejna zaś na południu. Dwie ostatnie na wschodzie i na zachodzie. Tak, aby z każdej strony świata wartownicy mogli wyglądać niebezpieczeństwa, ale co ważniejsze, tak żeby wartownicy mogli wyglądać pomocy, przyjaźni, która nadciąga do nich z każdej strony. Do bram prowadziły drogi. Do bram i do miasta w zasadzie prowadziło 8 dróg. Jedna wychodziła z bramy północnej, druga z bramy południowej, trzecia z bramy wschodniej, czwarta z bramy zachodniej. Bramy te symbolizują laski skautowe, które trzymacie w rękach. Prosiłbym położyć laski na ziemi tak, aby odchodziły od lampionów oraz aby pomiędzy nimi też się znalazły. Następuje przebudowa, ponieważ zauważymy, że ulice niektóre są potrzebne zupełnie w innym miejscu, ponieważ ludzie nadciągali z północnego wschodu, z północnego zachodu, z południowego wschodu oraz z południowego zachodu. Dzięki tym ulicom mogli do miasta dotrzeć kupcy, mędrcy oraz ludzie, którzy chcą pomóc w odbudowie oraz w budowie miasta. Bardzo ważnym elementem każdego miasta jest plac centralny. Na tym placu centralnym skupiały się najważniejsze wydarzenia na mieście. Był tam rynek, miejsce kultury, miejsce nauki. Plac ten nosi nazwę Placu Przyrzeczenia. Jest to najważniejszy
najważniejsze miejsce w tym mieście, gdzie każdy nowy mieszkaniec, każdy nowy członek tego miasta ślubował swoją wierność temu miastu. Mianuję ten plac placem przyrzeczenia. Jako że czegoś brakowało, czegoś nam, ludziom, ciągle brakuje. Więc zaczęli wychodzić z miasta wokół wieży, zaczęły płonąć światła. Światła symbolizowały nowe budynki, nowe domy, nowe gospody, nowe osady. Światło dookoła miasta, od wieży północnej do wieży południowej, można było zobaczyć każdego wieczoru. To ludzie, którzy postawili tam swoje domy, tak, żeby móc się tam schronić, ogrzać. Proszę kilku harcerzy, aby symbolicznie rozpalili światełka od poszczególnych wież tworzących okrąg. To my, harcerze, niesiemy światło. To my, harcerze, niesiemy dobro. To my chcemy zostawić ten świat lepszy, niż go zostaliśmy. Jest nas bardzo wielu. Domy powstawały też w samym centrum miasta, dookoła placu. Miasto się bardzo rozwinęło. Brakowało tam w samym centrum miejsca dla wszystkich. Więc postanowili wyjść poza miasto, aby tam zamieszkać. Wybrali sobie ulicę. Każda ulica miała wielkie znaczenie dla nich. Na każdej z tych ulic żyli ludzie, którzy mieli bardzo dobre serce. Na pierwszej z tych ulic ludzie mieli bardzo jasno wyznaczony kierunek. Ludzie mieszkający na tej ulicy byli uważani za człowieka z jasnymi wartościami. Z jasnymi wartościami, dlatego że sumiennie pracowali, dotrzymywali słowa. Ulica ta nazywała się Tak. Ulica Obowiązku. Mianuję tę ulicą Obowiązku. Na kolejnej ulicy powstawały nowe domy. Ludzie, którzy mieszkali na tej ulicy, byli wzorem do naśladowania. Postępowali po męsku. Byli osobami, które
nie bały się niczego. Odwaga to było ich drugie imię. Więc nazwali tą ulicę i tak powstała kolejna ulica. Ulica Rycerska. Mianuję tę ulicę ulicą Rycerską. Iskra do mnie wróciła, przyjaźń nas połączyła. Rodzice, druhny, druhowie. Czuj! 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 Czuj!